Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest film z serii DD Detox, program pracy samemu nad sobą. To jest nasz autorski, bardzo szczegółowy i bardzo głęboki program psychoedukacji, autoterapii w temacie DDA, DDD. Dawna klientka z pierwszej edycji detoksu zachwaliła detoks w różnych, w jakichś dwóch grupach. I stało się coś takiego, że ponad 100 osób próbowało się wbić do naszej dawnej grupy. W związku z czym postanowiłam, że rozpoczniemy drugą edycję. To się pięknie zbiegło w czasie, dlatego że ja teraz wracam do pierwszej edycji, która była zawieszona ze względu na to, że mieliśmy bardzo trudne doświadczenia z sąsiadami w miejscowości, gdzie była siedziba fundacji i bardzo ciężko znosiliśmy to, co tam się działo. Ostatecznie sprzedaliśmy dom za bezcen, żeby tylko móc spokojnie żyć i pracować. I to nie był dobry czas na prowadzenie czegokolwiek, co wymagałoby głębszego namysłu, rozmowy i regularności, dlatego że z rzadka w ogóle się nadawaliśmy intelektualnie do czegokolwiek. Udało nam się z tego wyjść, sytuację naprawić, zmienić i wrócić do pracy. No i właśnie wracam. W detoksie przechodzimy po kolei w pierwszej części przez takie typowe utrudnienia poznawczo-emocjonalne w procesie terapii, autoterapii, w ogóle wprowadzania zmian w życiu. Rzecz w tym, że każdy system sam się broni. Ma wewnątrz siebie takie struktury, które bronią go jako systemu, bronią go przed zmianą. Jest to cecha każdego systemu, po prostu obowiązkowa cecha każdego systemu. I tak systemy rodzinne oraz systemy dysfunkcji, systemy iluzji, tak jak DDA, DDD, bronią się same swoją wewnętrzną naturą, swoimi wewnętrznymi założeniami, przekonaniami. I następnie, kiedy już sobie mocno fakt, że systemy same się bronią i jest na nas dużo zabezpieczeń przed zmianą. Kiedy już kilka miesięcy w tej początkowej wersji się z tym faktem uporamy, ważne jest, by było to kilka miesięcy ze względu na neurogenezę, czyli przebudowę mózgu. Taką cykliczną przebudowę mózgu, która się odbywa więcej razy w miesiącu. I poważne zmiany w człowieku nie zajdą szybciej. To jest minimum. I żeby skorzystać z dalszej części programu Detox, to trzeba przede wszystkim przełamać swój wewnętrzny opór. Trzeba go poznać. Trzeba go zrozumieć. I trzeba przebudować mózg, żeby inaczej patrzył na materiał, z którym się będzie stykał, na emocje, które odczuwa, na osobę prowadzącą. Dlatego, że no właśnie, osoba nieprzygotowana będzie czuła ogromny wewnętrzny opór, będzie myślała, że ten wewnętrzny opór wynika z jej myśli i że jest to wina osoby, która prowadzi. Czy to terapię, czy program autoterapii, że jest to osoba, która nie rozumie, która jest bezduszna, która nie doświadczyła tego, czego doświadcza klient i dlatego za dużo sobie wyobraża i za duże ma wymagania. Tymczasem prawda jest taka, że raczej mało kto tego nie przeszedł, zajmuje się tematem DDA i oczywiście
Ja też jestem DDD. Pochodzę z rodziny dość mocno dysfunkcyjnej. Nie mówię patologicznej, bo nie, ale dysfunkcyjnej, czyli takiej, która nie daje narzędzi do tego, by być szczęśliwym, zdrowym emocjonalnie człowiekiem. I ja oczywiście też to musiałam wszystko przejść. Oprócz tego, że mam wykształcenie kierunkowe, no to również mam za sobą swoją własną psychoterapię pod tym kierunkiem, pod tym kątem. I wiem, że wszystko, co mówię tutaj, jest zdrowe, jest właściwe i prowadzi do szczęścia i jest realne do zrobienia. Natomiast wiem też, że kiedyś, to by budziło jakiś mój lęk, moją przykrość przede wszystkim, jakiś żal. Ja bym miała inne oczekiwania. Ja bym się czuła nierozumiana, tak jak kiedyś czułam się nierozumiana przez moją psychoterapeutkę w moich najdziwniejszych jakichś kwestiach typu toksyczny związek. I dlatego najpierw ta kilkumiesięczna pierwsza część, a następnie zajmujemy się skryptami DDA. Skrypty DDA jest to zbiór kilkunastu przekonań, takich bardzo szeroko ujętych, takich zniekształceń poznawczych, pewnych typowych cech, które prowadzą do tego, że jesteśmy nieszczęśliwi, nasze relacje są dysfunkcyjne, czyli nie są konstruktywne, nie są uszczęśliwiające, są niestabilne, niestałe, pełne konfliktów, bólu i żalu. My sami nie potrafimy w jakichś obszarach życia zaspokoić swoich potrzeb. Nie wiemy, kto powinien je zaspokajać. Nie umiemy rozróżnić granic, to znaczy, gdzie zaczynam się ja i moje obowiązki, a gdzie kończę się ja i moje obowiązki i gdzie zaczynają się obowiązki i powinności innych osób. Tym właśnie jest DDA. No i bardzo takim niezwykłym i zabawnym i bardzo mi się podobającym zbiegiem okoliczności jest to, że pierwsza edycja detoksu stanęła na skrypcie DDA. DDA nie dokańczają rzeczy, nie dokańczają spraw rozpoczętych. I dlaczego mi się to podoba? Dlatego, że my nie byliśmy zdolni prowadzić detoksu, prawda? I wyglądało na to być może, że my go nigdy nie dokończymy. My nie byliśmy zdolni przez jakiś czas, ponieważ jak to jedna bardzo mądra, fajna pani określiła, ja miałam wypadek drogowy, życiowy. Czyli właśnie tą w ogóle niebotyczną, jakąś absurdalną nienawiść wsi, w której kupiłam dom. Nie wszystkich osób, ale wystarczającej ilości, kilku, ale za to bardzo takich aktywnych w nienawiści. No i wracam. Jestem. I zaczynamy dalej detoks. Tak więc co? Ten odcinek to jest część detoksu. Puszczam go Wam na publiczne. Puszczam go Wam na publiczny dlatego, że jest teraz możliwość dołączania się do detoksu, do drugiej edycji. I chcę wszystkim o tym powiedzieć, pokazać, jak mniej więcej detoks wygląda. Oczywiście mamy stary film o detoksie, natomiast zawsze warto odświeżyć. Udział w detoksie jest opłacany 40 zł na miesiąc poprzez wspieranie kanału, czyli tutaj pod filmem macie wesprzyj, czy tam wspieraj chyba. I poprzez wspieranie kanału uruchamiacie sobie płatność, subskrypcję stałą i wówczas bierzecie udział w grupie na Facebooku, w której też są rozmowy, rozmawiamy ze mną, rozmawiacie między sobą, są jakieś streamy,
Natomiast do tego stricte merytorycznego kontentu macie dostęp po prostu poprzez wspieranie kanału, a inne osoby nie. To jest jedna możliwość, a druga to jest 160 zł miesięcznie, to jest jeszcze z konsultacjami. Czyli jeśli jesteś w jakimś bardzo złym stanie i potrzebujesz jeszcze indywidualnej pomocy, to w tym pakiecie oprócz dostępu do programu DD Detox masz jeszcze albo 2 godziny miesięcznie konsultacji przez telefon albo wideo, albo 4 godziny miesięcznie konsultacji pisanych na czacie przez Messenger. No i przechodzimy do meritum. Dopiero teraz przechodzimy do meritum. Dlaczego DDA nie kończą rzeczy? Przede wszystkim wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, czyli w rodzinie niestabilnej, prowadzi do tego, że sami jesteśmy niestabilni. To znaczy, nasza linia życiowa jest poszarpana, jest niespójna, nasze wybory życiowe i ruchy życiowe są chaotyczne. DDA to jest osoba wychowana w rodzinie, która była niespójna i niestabilna. To znaczy, jednego dnia było tak, drugiego było inaczej. Rodzina nie dawała poczucia stałości, nie tworzyła żadnej trwałej, stałej metanarracji. Nie miała jednego obranego kierunku. Każdy w tej rodzinie lub większość osób ciągle szukały jakiegoś sposobu na coś, co jest im potrzebne. Zależnie od tego, czym opętany był dany członek rodziny, to na to sposobu szukał. Przykładowo, mój ojciec był opętany tym, że on musi mieć pieniądze, on musi mieć dużo pieniędzy, on musi być bogaty. I moja rodzina zaliczała stałe resety. Zmiany miejsca zamieszkania, zmiany statusu w ogóle społecznego, zmiany statusu gospodarczego, miejsca pracy ojca. Podczas gdy moja mama pracowała w jednym miejscu i bardzo dbała o stabilność, to ojciec fundował nam nieustający roller coaster. Moi rodzice często mówili o rozwodzie, szczególnie ojciec, o wyjazdach za granicę. Nigdy to nie doszło do skutku. Natomiast takie poczucie, że wszystko jest na chwilę i my nie możemy zapuścić korzeni, było stałe. Ta niestabilność, ta zmienność, te ciągle nowe pomysły, one były stałe. Można powiedzieć, że tak jak w borderline, tak u DDA jest stabilnie, niestabilnie. Jest to stabilność w niestabilności, trwała niestabilność jako po prostu model, jako typ zachowania, jako typ funkcjonowania. I to, te pomysły, one nie służyły temu, by faktycznie szukać jakichś alternatywnych sposobów na życie, jakichś rozwiązań, jakichś zmian, tylko służyły raczej temu, by odpowiadać niestabilnym potrzebom emocjonalnym mojego ojca. To znaczy, zależnie od tego, jak on się czuł, tak on tworzył taką opowieść, taką wizję, która w ogromnej mierze pozwalała mu już poczuć coś innego, co jest charakterystyczne dla DDA, a mianowicie pewnego dnia będę. I tu się bardzo łączy to niekończenie rzeczy też z pewnego dnia będę, ale o tym powiemy sobie zaraz. Ta stabilna niestabilność, ona odzwierciedla u ludzi dysfunkcyjnych to, że oni co chwila czują się inaczej, są bardzo zależni od innych ludzi na przykład. W związku z czym powstaje taka iluzja, że
muszę oczywiście, i to nie jest iluzja, dostosować swoje życie do siebie i do swoich potrzeb. Natomiast powstaje taka iluzja, że ja przed chwilą odkryłam swoje potrzeby, bo ja czuję, że ja się czuję jakoś zupełnie inaczej niż kiedyś, niż wcześniej, niż zawsze. I oczywiście w życiu jest tak, że jeśli poczuję, że nie tędy droga i coś innego mnie wzywa, to można i często warto się do tego dostosować. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że DDA, DDD to jest niedojrzałość emocjonalna, w związku z czym osoba niedojrzała emocjonalnie niekoniecznie potrafi ocenić, czy to, co ona teraz czuje i jak ona teraz widzi swoje życie, jest realne i adekwatne, czy jest to tylko jakiś emocjonalny wychył. Nie mówię odchył, tylko wychył. Wychył, czyli wiecie, od skrajności do skrajności, tak? I czy potrzeba, pomysł zmiany nie jest właśnie skrajnością, jedną z kilku możliwych w przypadku DDA. No i tak. Oczywiście te zmiany również właśnie się wiążą, tak jak powiedziałam, z pewnego dnia będę. Kolejny niedojrzały, taki w ogóle kojarzący się z dzieckiem, z dziecięcością, prawda? Błąd myślowy, pułapka myślenia, która z jednej strony bierze się stąd, że tak, DDA, DDD czują się niedojrzali, więc cały czas mają poczucie, że życie jeszcze przed nimi. Ale z drugiej niedojrzałą emocjonalnością odczuwają życie, egzystencję, swoje funkcjonowanie w ten sposób, że zawsze można zacząć od zera i to będzie dobre, fajne i ciekawe. I oczywiście, tak, często można zacząć od zera, natomiast kwestionowałabym to, czy zawsze i czy zawsze warto. Jednak większość z nas bazuje na tym, że latami buduje swoją pozycję w życiu, swoje położenie w życiu, tak? Swój majątek, swoje wykształcenie, swoją karierę, swój związek, swoją rodzinę, swój dom. I wcale nie jest fajnie zaczynać ciągle od zera. Ale jeśli jesteś DDA, to oprócz tego, że nie potrafisz ocenić sił na zamiary, to oprócz tego, że nie potrafisz ocenić swoich zamiarów na swoje siły, dlatego, że życie się do tego nie przygotowało, rodzice cię do tego nie przygotowali, to wydaje ci się, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, że rzeczy są łatwe, łatwiejsze niż de facto są. DDA nie DDD nie oceni tego, co sobie wymyślił realnie. Dlatego, że wiecie, tak jak powiedziałam o komponencie borderowym, stabilnej niestabilności, to mamy też komponent narcyzmu w DDA, DDD. I jest to z jednej strony poczucie niewystarczającości, nieadekwatności, niska samoocena, kompensowana narcystycznie deprecjonowaniem, umniejszaniem innym. W związku z czym efekt mamy taki. Jeśli czuję, że zarabiam za mało pieniędzy, w ogóle jestem nie w odpowiednim miejscu w życiu, to ja po prostu zrobię to, co ten, który ma dużo kasy i to będzie łatwe, bo ty jest głupi człowiek i to nie może być trudne. Mniej więcej w takiej mechanice się to odbywa. Oczywiście wariacji tutaj będzie nieskończona ilość, ale ogólnie chodzi o to, że właśnie w komponencie narcystycznym nie doceniamy tego, co inni musieli zrobić, przejść, żeby coś osiągnąć. W związku z czym to, co ja muszę zrobić, też będzie niedoszacowane, a potem się okazuje, że wcale nie jest
tak pięknie, tak łatwo i tak kolorowo, jak nam się wydawało. I wtedy... O Boże, wiecie co mój pies zrobił? Właśnie wszedł przed chwilą w to błoto. I kiedy się okazuje, że nie jest tak łatwo i kolorowo, to się po prostu to porzuca w imię nowego pomysłu. W imię nowego zaangażowania, w nadziei, że będzie łatwiej, lepiej, prościej, ciekawiej, mądrzej. I to przekonanie, to szukanie ciągle sposobu na osiągnięcie wymarzonego celu życiowego, sukcesu, może się ciągnąć i zazwyczaj ciągnie się przez całe życie u osoby niesterapeutyzowanej, tak? To są ciągle nowe związki, nad którymi się po pierwsze niewystarczająco i w nieodpowiedni sposób pracuje, po drugie tworzy się je w ogóle z ludźmi, z którymi one są skazane na porażkę. Praca u osób z DDA, DDD często jest przypadkowa, poniżej kompetencji, obarczona wieloma konfliktami, niesatysfakcjonująca i regularnie porzucana, zmieniana na inną, równie niesatysfakcjonującą. I oczywiście, jeśli jesteś DDA, DDD, to ty nie miałeś łatwego startu w życiu. Masz coś grubo do nadrobienia. Czy to emocje i zdrowie psychiczne, czy to odporność na stres, na agresję, na warunki życiowe, czy to start materialny. Wiadomo, że gdzieś w jakiejś dziedzinie lub we wszystkich tutaj musi być ci jakoś trudno. O Boże. Szczęśliwy pies. Madzia, Madzia, szczęśliwy pies? Madzia, Madzia, szczęśliwy pies? Powiem wam, że nawet zwierzęta z historią domu alkoholowego, a Madzia jest takim psem, przez 7 lat była psem alkoholika, również te dysfunkcje wykazują, również mają jakieś braki w bardzo wielu kwestiach. I Madzia i jej poprzedniczka Jadzia, z bardzo podobną historią i bardzo podobnymi osobowościami, każdego klienta, który był w siedzibie fundacji, próbowały uwieść jakby od nowa, udając, że ja jestem niewystarczającym właścicielem, i każdego klienta brały na swój urok, cyganiły od niego różne rzeczy, zanim ta osoba się orientowała, chociaż ja ostrzegałam, ale ludzie są dorośli, więc robią jak uważają, zanim ta osoba się orientowała, była już psu podległa, pies ją zdominował, no i skończyło się to w przypadku Jadzi nawet tym, że Jadzia pogryzła klientkę, ugryzła, no nie pogryzła, w jej własnym łóżku, ponieważ klientka regularnie dostosowywała się do tego, że Jadzia z nią śpi w łóżku, chociaż ja w ogóle się na to nie zgadzałam, natomiast ona to robiła w tajemnicy przede mną. I nie ruszała się, żeby Jadzia się nie denerwowała, nie zabierała jej kołderki i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście dochodziło do tego właśnie, że pies, dominując człowieka, zaczynał robić to, co kiedyś jego dominujący właściciel, agresor. Tak więc DDA, DDD dotyczy nie tylko ludzi, ale też wszelkich inteligentniejszych istot, które się z ludźmi zadały. Kolejnym istotnym szczegółem jest to, że DDA, DDD mają dziecięcą, niedojrzałą właśnie emocjonalność, w związku z czym reagują bardzo gwałtownie. Bardzo częstym aspektem
psychopatologii DDA, DDD jest nadwrażliwość interpersonalna oraz wrogość. Wrogość to jest takie podejście do ludzi i innych, że im nie można wierzyć, że każdy kłamie. Zobaczcie mojego kota. Że każdy kłamie, że ludzie są nienormalni, że nie ma normalnych kobiet, nie ma normalnych mężczyzn na przykład. To jest też takie reagowanie, taka interpretacja, że jeśli ktoś coś na przykład nam powie albo napisze w komentarzu, to bardzo dobrze widać w internecie, to po prostu ta osoba miała coś złego na myśli. To ta osoba na przykład nie pyta, tylko ironicznie kpi. To tego jest ogrom i mamy drugą serię. Mamy jedną playlistę na kanale, jedną serię Blokersi, która jest właśnie o wrogości. Kiedyś stara playlista Dramat Hejtera i tam zapraszam. Ludzie często są przekonani, że reagują właściwie, a reagują zupełnie właśnie nieadekwatnie, bo reagują jak na agresję, jak na chamstwo, podczas gdy wcale ta agresja i chamstwo ich nie spotyka, tylko oni tak to interpretują, to co widzą. No i nadwrażliwość interpersonalna, to znaczy kompletna nieodporność na feedback, na informacje zwrotne, już nie mówię o krytyce. I dlatego też tak bardzo ważny jest ten początkowy etap detoksu, ponieważ nadwrażliwość interpersonalna i wrogość sprawiają, że wy mi nie będziecie mogli zaufać. Nie będziecie w stanie mi zaufać. Nie będziecie w stanie zaufać też każdemu innemu terapeucie swojemu, psychiatrze, pracownikowi socjalnemu, komukolwiek, kto będzie wam chciał pomóc. No i nadwrażliwość interpersonalna oraz wrogość prowadzą również do tego, że DDA, DDD często porzucają to, czym się zajmowali, to, w co inwestowali, to, jak żyli. Dlatego, że, no właśnie, teraz użyję określenia, które może już kogoś wkurzyć, strzelają focha. Strzelają focha i są przekonani, że reagują właśnie normalnie, tak jak potrzeba, tak jak sytuacja tego wymaga, adekwatnie, podczas gdy nie, tak naprawdę jest to foch na zupełnie normalną rzecz. Wiecie, w życiu nie zawsze jest miło i nie zawsze może być miło i w relacjach międzyludzkich nie da się tak, żeby tylko było miło. Czasami trzeba powiedzieć drugiemu człowiekowi, że coś mi się nie podoba, coś mi nie odpowiada, że coś mnie niepokoi, że muszę o coś dopytać. I osoba z wysokim komponentem wrogości oraz nadwrażliwości interpersonalnej na każdy tego typu komunikat reaguje jak na napaść na siebie. I co ma zrobić taki biedny człowiek, który musi zwrócić uwagę, który musi dopytać, który musi coś powiedzieć? On jest bezradny. On nie ma co zrobić, ponieważ cokolwiek nie zrobi, to będzie źle. I DDA, DDD potrafią przy takiej okazji wywołać awanturę, właśnie strzelić focha, obrazić się, zerwać znajomość, zerwać współpracę, zerwać związek, potem jeszcze się namyślić, do tego związku 10 razy wrócić, z pracą może być gorzej. I często stają na lodzie i nie dokończają tego właśnie, co chcieli zrobić, nie osiągają tego, co chcieli osiągnąć. Mój kolejny kot. Medziem. Pokój się medziem. Medziem. Medziem się będzie certyfikował na terapeuta. Medziem się będzie certyfikował na terapeutycznego. Jak ktoś z was będzie chciał na żywo mieć konsultację lub pobyt, to medziem będzie was emocjonalnie dopieszczą. Zresztą Lukrecja, którą widzieliście wcześniej też. O, Lukrecja idzie dalej za mną. Jest to dramatyczne, tragiczne, kompletnie również bezsensowne.
I nieuzasadnione, ale jest. Dlatego trzeba to terapeutyzować, bo to niszczy życie. Nasze, naszych bliskich. I o ile bliskich potrafimy obwinić w takiej sytuacji, o to, że to jest ich wina, że musieliśmy ich porzucić, że musieliśmy z nimi zerwać, albo że nie rozumieją, że musieliśmy rzucić pracę, o tyle dorosły człowiek, niezależnie od tego, jak bardzo obwini innych o cokolwiek, to nie oszuka swojego życia. I problemy, które ma w tym życiu, będzie miał. Nic go przed nimi nie uchroni. I to jest taki pobieżny bardzo wstęp do tego modułu. Każdy moduł trwa około miesiąca. Co, Mierzełku? Źle czekam na was? Tak? Źle na was czekam? Ale jesteś słodziakiem, Mierzeł, wiesz? A, takim jesteś słodziakiem, Mierzeł. Tak, takim słodziakiem. To jest bardzo pobieżny wstęp. Każdy moduł trwa około miesiąc. I to, co tutaj powiedziałam, jeszcze bardziej zgłębiamy przez ten cały miesiąc. W detoksie zgłębiamy... Jak go zgłębiamy, Mierzeł? Zgłębiamy go czytając to, co ja publikuję. Oglądając to, co ja publikuję. Rozmawiając na ten temat, można zakładać swoje posty w tym temacie. Wtedy możemy rozmawiać grupowo i proponuję zakładać je anonimowo, żeby czuć się swobodniej. Dostajemy ćwiczenia, oglądamy różne teksty kultury, czyli albo czytamy jakąś książkę, jakiś artykuł, rozmawiamy o jakimś obrazie, o jakimś filmie, serialu, o różnych takich właśnie tekstach kultury, w których temat się pojawił. Po to, żeby móc też spojrzeć na to z boku. Bardzo ważnym elementem detoksu jest też to, że ja się zawsze, bo ja w ogóle w swojej pracy odwołuję się przede wszystkim do swoich doświadczeń. Nie przede wszystkim. Przede wszystkim to ja się odwołuję do wiedzy akademicko-praktycznej, ale również do swoich doświadczeń. Więc teraz też się do nich odwołam. Nie kończyliśmy, nie prowadziliśmy dalej detoksu, przerwaliśmy go w trakcie. Nasi klienci uwierzyli w to, że wrócimy. Że to nie zostanie po prostu porzucone. Usiądę i poczekam, to moje koty. Uwierzyli w to dlatego, że ja jestem osobą, którą niełatwo pokonać, niełatwo zniechęcić i która robi swoje. Natomiast powiem szczerze, jestem zdziwiona. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczona tym, że w to uwierzyli. Dlatego, że nie mamy wszyscy za bardzo doświadczeń takich, że ktoś, kto długo czegoś nie kończy, kiedyś to skończy. Raczej mamy takie wszyscy doświadczenia, że ludzie porzucają. Ja mam na przykład ogromne problemy z pracownikami. Mam ogromne problemy z jakąkolwiek współpracą, ponieważ bardzo ciężko się od ludzi egzekwuje wywiązanie się z danego słowa. Wywiązanie się z deklaracji, które oni sami w ogóle sobie złożyli. A tak więc wielkie podziękowania dla pierwszej edycji. Mierzełku, bardzo mi przeszkadzasz, wiesz, tym, że tak miauczysz. Czy ja mam wracać? Mam wracać, tak? Bo to w najczarniejszej nocy duszy dawało mi poczucie, że moja praca ma sens i że jest naprawdę dobra. No i tak, wróciliśmy. Przez ten cały czas, kiedy nie prowadziliśmy detoksu, detoks był jedną z najważniejszych rzeczy, które ja chciałam kontynuować. Zrezygnowałam z miejsca zamieszkania. Zrezygnowałam ze swojego domu, bo było tam po prostu niebezpiecznie i nic się nie dawało zrobić. Bo jeśli cały czas musisz walczyć o swoje bezpieczeństwo, musisz pilnować swojego bezpieczeństwa, bo ktoś ci, a to dewastuje auto, a to się włamuje do domu, a to ci sra na próg, a tak tam było, a policja wszystko umarza, to ty się nie skupisz na niczym więcej, bo potrzeba bezpieczeństwa jest dużo wyżej niż potrzeba i możliwości kreatywności. A moja praca wymaga ogromnego namysłu i ogromnej kreatywności.
Więc było dla mnie jasne, że tak, to porzucam. Ale nie porzucam fundacji. Ona jest moją pracą, ona jest moją firmą, ja ją stworzyłam. Więc to jest coś więcej niż tylko praca. A już na pewno niż praca w jakimś Januszeksie. To jestem ja. To jest przedłużenie mnie. Ja mogłabym robić różne rzeczy w życiu. Mogłabym robić handmade i może teraz byłoby to nawet bardziej lukratywne. Nie wiem. Mogłabym prowadzić gastronomię, bo to robiłam i bardzo to lubię. Mogłabym prowadzić warsztaty stricte użytkowe. Jest firma, którą chcę założyć i to jest bardzo duży projekt i mogłabym się temu zupełnie poświęcić i właśnie gdybym miała te cechy DDA, DDD dalej na wysokim poziomie, to ja bym rzuciła fundację i detoks, bo ja tego nie robiłam długo, bo ja straciłam oglądalność, kiedy byłam no chora, bo to było głębokie zaburzenia lękowe, głębokie PTSD. Bardzo głębokie PTSD z fibromialgią, czyli bólem wszystkiego, z głęboką depresją. No to była tragedia. To były po prostu doświadczenia i stan dramatyczny. Szybko dosyć z tego wyszłam, bo ja wiem jak to robić, ale było naprawdę grubo. No i tak. Wyszłam na osobę, która nie zawsze sobie potrafi poradzić. Wyszłam na osobę, która niby się zajmuje zdrowymi relacjami międzyludzkimi, a nie potrafiła sobie poradzić z sąsiadami. Wyszłam na osobę, która kupiła dom, którego nie dała rady wyremontować. Wyszłam na osobę, która niby udaje zdrową psychicznie, a nie jest w stanie pracować intelektualnie, bo ma takie PTSD. Ja bym mogła porzucić to wszystko, myśląc sobie, że to jest takie w ogóle... Nie wiem, jak to nazwać, wiecie, takie... Ja nie chcę o tym myśleć już. Było, minęło w ogóle... I nie chcę, żeby moja twarz więcej się pojawiła w internecie, bo ja nie wiem, się skompromitowałam jako osoba, która nie dała rady. To by była ucieczka. A ja bym sobie tłumaczyła to. To by była ucieczka, tak? Związana z niską samooceną. A ja bym sobie to tłumaczyła tak, że to już po prostu nie ma sensu, to już się udało, oglądalność spadła, darowizn już nie ma. Fundacja zawsze się utrzymywała z darowizn i kiedyś faktycznie się utrzymywała. Natomiast teraz my zaczynamy od zera de facto. My znowu zdobywamy oglądalność, znowu zdobywamy jakieś płatności, jakieś darowizny. Znowu wypracowujemy sobie pozycję na rynku, bo jednak w internecie prawie, że nie istnieć przez prawie, że 2 lata, to jest de facto wizerunkowa śmierć. Więc teraz mogłabym to porzucić i udawać w ogóle najlepiej, że nigdy tego nie było i zacząć robić coś innego, wziąć jakiś grant na tę firmę właśnie, którą chcę stworzyć. I zaczynać wszystko od zera, bo mi w sumie wszystko jedno. Z tą różnicą, że ja w branży psychologicznej, ja mam dużo hejterów, bo ja pracuję w internecie, ja pracuję z ludźmi zaburzonymi, w tym głęboko zaburzonymi. I moja praca generuje stalkerów, hejterów. Ja mam niektórych stalkerów takich, że naprawdę jest strach. Takich, którzy wypisują jakieś bzdury do na przykład ludzi, z którymi ogłaszam, że zaczęłam współpracę. Którzy piszą do moich klientów, jeśli zobaczą, że ja rozmawiam. Zdarza się, tak? No bo jeśli ja pracuję w temacie DDA, DDD, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, i zaburzenia emocjonalne, no to ja przyciągam ludzi i chorych psychicznie, i zaburzonych osobowościowo, no to jest oczywiste. Więc nie jest łatwo być taką osobą jak ja. I ja bym mogła to po prostu tak porzucić, jeszcze wkurzając swoich właśnie stalkerów, hejterów, tym, że ja im zniknęłam i nie można mnie już męczyć. A ja tego nie zrobiłam.
ponieważ fundacja to ja, detoks to ja. I mam realne poczucie związku z tym. I wiem, że wtopa, choroba, wypadek drogowy chodzą po ludziach. I nie jest to żaden wstyd, a raczej zasób do prowadzenia takiej pracy, jaką ja prowadzę. Natomiast właśnie gdybym była DDA dalej, dalej, bo z tego można wyjść, tak, z tego się wychodzi, terapią, psychoterapią, autoterapią, to ja bym odczuła ulgę, że ja już nie muszę tego robić. Tymczasem osoba zdrowa czuje frustrację, że nie jest w stanie dalej robić swojego. Osoba zdrowa może skończyć robić coś, co już nie przynosi skutku, co już jest nieadekwatne, co już jest za nią, tak? No bo wyrasta się z różnych rzeczy. Czas mija i my mijamy i się zmieniamy. Natomiast osoba zdrowa nie ma tak, że się jara, a potem jej się odwiduje. Natomiast DDA, tak, DDA to są też ludzie, DDA, to są ludzie, osoby, które szukają wciąż nadziei. Są ludzie, którzy nie dostali stałości u podstaw swojego życia i stałość nie jest dla nich konstruktem, istotnym konstruktem osobowości. Natomiast nowa nadzieja nowy pomysł, nowa szansa jest. Dlatego, że wiecie, kiedy pojawia się nowy pomysł, kiedy pojawia się jakaś nowa opcja, to skacze dopamina i jest fajnie. Można sobie wyobrażać, można rozwijać swoją kreatywność. Bardzo śliskie słowo, tak naprawdę bardzo śliska rzecz. I jest przyjemnie. Bo w momencie, w którym się nakręcasz na coś nowego, jeszcze nie ma pracy, za to wypluwasz z siebie właśnie swoje pokłady kreatywności, chęci, marzenia, wizualizujesz i to jest zawsze bardzo przyjemne. A potem właśnie pojawia się jakiś problem i to rzucasz i jest ulga. U tych osób z DDA, DDD, najbardziej zaburzonych są też uzależnienia i wtedy to jeszcze jest w ogóle, tutaj dochodzi już mechanizm nałogowego regulowania emocji i ta ulga porzucenia czegoś i oddania się swojemu uzależnieniu jest jeszcze większa, jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej pociągająca. Tymczasem ja myślałam sobie o tym, że są ludzie, którzy mi ufają i czekają na ten detoks i każdy dzień, w którym ja nie jestem w stanie wyprodukować satysfakcjonującego mnie materiału, to jest dzień, w którym oni czekają. Czy jest mi głupio? To w ogóle nie chodzi o to, czy jest mi głupio, czy nie. Mi jest przykro, mi jest żal. Każdy dzień, w którym ja nie byłam w stanie sklecić żadnej spójnej myśli, to był dzień, w którym ja odczuwałam żal i frustrację, że ja się nie mogę pobawić moją najlepszą zabawką, jaką mam, czyli moim mózgiem. Nie jestem w stanie. I ja cały czas czekałam, aż będę mogła do tego wrócić. To jest różnica pomiędzy osobą zdrową, a osobą zaburzoną. Osoba zaburzona uznałaby, że to są zgliszcza, to trudno. To z tego już nic nie będzie, to już się nie uda. Jak chcą, to niech czekają, albo ich wyrzucić, zamknąć w ogóle tą grupę, tak? Tymczasem ja tej grupy nie zamknęłam. Z rzadka coś tam opublikowałam, a po prostu powiedziałam, że to będzie bardzo z rzadka, bo się nie nadaje i nie wiem, jak będzie. Ale wiem,
że ja wyzdrowieję i wiem, że wrócę. I wiecie, to porzucenie czegoś u osoby zdrowej to jest zawsze żal. To jest zawsze trudna decyzja i jakaś przykrość. Natomiast u osoby zaburzonej to jest zawsze ulga i wstyd. Mieszanka ulgi i wstydu. I wiem, że wyprowadziłam już wiele osób z jednego tego schematu na drugi. Rysia. Rysia. I was też mogę. Jeśli tylko będziecie chcieli się do tego przyłożyć. Najnowszy detoks rusza 1 czerwca. Chyba, że będzie za mało osób. To wtedy to jeszcze przedłużę. Dlaczego mówię, że może być za mało osób? Jeśli do pierwszej, nagle po tym zarekomendowaniu na grupach DDA do tej grupy z pierwszej edycji przyłączyło się chyba ze 120 osób, znaczy chciało się przyłączyć. Dlatego, że większość ludzi, jeśli widzi, że są jakieś pytania, na które trzeba odpowiedzieć, to im się nie chce odpowiedzieć. Więc ja ich nie przyjmę, bo tam są pytania, po których można wejść. Te pytania to są informacje o płatności. No nie przyjmę, jeśli ktoś nie będzie płacił. I to w ogóle nie są pytania otwarte, a pytania zamknięte, więc trzeba tylko zaznaczyć. Jeśli komuś się nie chce na tyle, żeby zapłacić te 40 zł za miesiąc za swoją terapię, to znaczy, że mu nie zależy. Bo wiecie, ja wiem, że może być tak źle, że tych 40 zł nie masz. Ale wtedy fundacja jakoś inaczej ci da to odpracować. Natomiast to są chyba, nie wiem ile teraz szlugi kosztują, to są chyba ze dwie paczki szlugów, więc jeśli kogoś, komuś szkoda na terapię, to moja praca i tak nie będzie miała z nim sensu. Jeśli komuś nie chce się odpowiedzieć na pytania, to moja praca i tak nie będzie miała z nim sensu. Następnie w tych pytaniach aktualnie my przekierowujemy z tej pierwszej grupy do drugiej. No i do drugiej już tyle osób nie przeszło, to znaczy, że nie przeczytali nawet tego przekierowania. W związku z czym ja tak naprawdę nie wiem. Widzę, że zainteresowanie jest gigantyczne, natomiast wysiłek wkładany przez tych potencjalnie zainteresowanych no jest mały, mały. Tak więc zobaczymy. Ja was serdecznie wszystkich zapraszam. Linkuję inne filmy z detoksu, to są fragmenty detoksu, tak? Pojedyncze filmy, po to, żebyście mogli zobaczyć, jaki to jest poziom i podejście. I dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.